Dopiero zabiegi hrabiego Zamoyskiego spowodowały to, że ten teren zaczął się zielenić. Czyli w miejsce, gdzie został wykonany jakiś tam zrąb, były sadzone nowe drzewa po to, żeby za kilka lat mogły się przerodzić w drzewostan. Zamoyski robił kalkulacje, co się opłaca, co się nie opłaca. Skalkulował, że prowadzenie hut się nie opłaca. Natomiast opłacało się pozyskiwanie kamienia. Kamień był używany na przykład do budowy dróg, jako tłuczeń. Wchodził w spółki między innymi z Poznaniem po to, żeby ten kamień tam eksportować, żeby miał rynek zbytu. Wykorzystał stare, średniowieczne prawo przysługujące właścicielowi gruntu, czyli prawo propinacji. Prawo do produkcji i sprzedaży alkoholu. I w Zakopanem znakomicie mu to szło, do tego stopnia, że praktycznie rozszerzał tę działalność na cały powiat nowotarski, sięgał aż pod Szczawnicę, miał mnóstwo tych karczm, miał dobrych dzierżawców i ludzi, którzy się potrafili tym zajmować. Posiadał także, ponieważ popularnym napojem stawało się piwo, własny browar w Tenczynku, niedaleko Krakowa. Kolej Chabówka Zakopane to była od pewnego punktu rozwoju Zakopanego ekonomiczna konieczność. Nie dało się już z Chabówki do Zakopanego tak ogromnej ilości towarów wozić góralskimi furkami. Zamoyski sam tego doświadczał, bo sprowadzając na przykład dla swojej propinacji piwo od barona Gedzo Kocińskiego, musiał to robić konnym transportem i to były setki, jeśli nie tysiące fur w ciągu roku. Taki sam problem był z wywozem drewna. Przecież jeśli miał na czymś zarabiać, jeśli miał dostarczać drewno firmom, które je kupowały, to też musiał mieć możliwość wywiezienia. Stąd ten pomysł, żeby połączyć Zakopane i Chabówkę. Musimy przypomnieć sytuację. To jest Galicja, to jest straszna bieda, bezrobocie. Górale nie mają tu gdzie żyć. Jest masowa emigracja, prawda, do Stanów Zjednoczonych, bo tam gdzieś można trochę przeżyć. Nie ma, no tam nie było zakładów pracy, pola wiadomo, w górach no to nie ma żadnego rolnictwa. I co robi ten człowiek, który mógłby wynająć jakieś przedsiębiorstwo austriackie czy niemieckie, żeby mu to zrobiło ślicznie i od razu i miałby spokój, prawda? Nie. On zatrudnia górali, Polaków, inżynierów, żeby przynajmniej gdzieś z Polską coś miał do czynienia. Zakłada spółkę, bo nie chciałby, żeby to była tylko do budowy, żeby to była tylko ta jednorazowa, że tak powiem, budowa. Nie, chciał stworzyć zespół polski, który będzie te koleje w stanie gdzieś budować, nie? Co w gazetach, że chce zarobić, że wykorzystuje ludzi, że już ma dochód 3 miliony czy tam. Po prostu pomyje. I gdyby, jak pisał, nie rzucano mu kłód pod nogi, to byłaby ona bez owych dymiących i świszczących lokomotyw, bo on chciał zrobić linię elektryczną. Więc jak na owe czasy byłoby to osiągnięcie wręcz niesłychane. Natomiast chciał przedłużyć tę linię kolejową do Suchej Chory i na to się już nie zgodzą. Thank you.
Spór o Morskie Oko był to spór o przynależność nie tylko samego jeziora, ale całej wschodniej połaci Doliny Rybiego Potoku. Chodziło o 369 hektarów, o ich przynależność państwową, ale również i o własność. Formalnie był to spór między Galicją a Węgrami i tak cały potencjał Węgier wspierany był przez prywatnego właściciela tamtej węgierskiej części Tatr, który uzurpował sobie prawa do Morskiego Oka, przez księcia Christiana Hohenlohe, który był bliskim krewnym ówczesnego kanclerza Rzeszy. Więc w grę wchodził nawet nacisk ze strony Berlina, a z drugiej strony była Galicja, która była częścią Austrii i ta austriacka część cesarstwa nie mogła pozwolić Węgrom na kolejną wygraną. Ani żaden sąd, ani nawet sam cesarz nie odważyli się wydać wyroku w tej sprawie, dlatego zdecydowano o oddanie sprawy pod osąd Szwajcarskiego Trybunału Związkowego, który działał tu jako swego rodzaju sąd międzynarodowy, rozstrzygając spór między dwoma częściami składowymi Austro-Węgier. Austriacy drukowali fałszywe mapy, że to należało do Królestwa Węgier. I on znalazł stare kamienie rytownicze i udowodnił, że to było jeszcze w obrębie państwa polskiego, prawda? I jeżeli teraz na przykład ktoś mu tam zwróci uwagę, co się pan kłóci o granicę, czy ma być po tej, czy po tamtej stronie rzeki Białki, a on usiadł temu oponentowi na kapelusz, on się obruszy, co pan wyrabia, nie? A on mówi, pan się oburza o kapelusz? A ja się oburzam, a ja walczę o kilometry dla państwa polskiego, prawda? Ten spór szedł o teren, który ciągnie się ze szczytu Rysów przez połowę Czarnego Stawu pod Rysami, przepoławiał Morskie Oko, więc co na wschód leżało od tej linii pretensji węgierskich było obszarem spornym aż po grań Żabiego. Różne tutaj fakty dokonane na tym terenie przeprowadzali. Jednym z nich to było usunięcie z tego terenu żandarmerii austriackiej, a wprowadzenie w jej miejsce żandarmów węgierskich. Władysław Zamoyski pisał do starosty nowotarskiego. Sam mogę wszystko znieść i będę to sobie miał za zaszczyt, ale ludzi działających ze mną, dla mnie lub wskutek sposobu, w jaki im sprawę przedstawiłem, zaczepiać nigdy bezkarnie nie będzie. A dlatego, by wszystkie śledztwa ułatwić, oświadczam z góry gotowość przyjęcia na siebie odpowiedzialności za wszystko, cokolwiek się stanie przy Morskim Oku, w obronie praw moich lub górali polskich, choćby i 10 ludzi trupem tam położono. Niech mnie zamkną, powieszą, a mnie przyjemnie będzie, że już raz przestanę patrzeć na te łotrostwa. Jeden z leśnych Zamoyskiego o nazwisku Blacha chodził na grzbiet Opalonego i co jakiś czas oddawał parę strzałów do tego posterunku. Hohenlohe także pozwalał tutaj góralom z Jurgowa wypasać trzody na tym terenie spornym. Wybudował także tutaj leśniczówkę. Mój ojciec opowiadał mi, że jego ojciec opowiadał mu właśnie o swoim ojcu, jak na Morskim Oku hrabia Hohenlohe, nie? On chciał przejąć w ogóle nasz teren. Żandarmi słowaccy postawili budynek nad Wantą, to jest w Żabim. To jest bardzo blisko Morskiego Oka już, nie? Postawili, że to jest ich granica i żeby tego nie przekraczać. No to znów dziadek jak coś tam z kolegami swoimi poszli i spalili im to w nocy, nie? No to ci znów za tydzień znów pobudowali, znów skargę napisali do Polski, że ktoś im to tam pali, ktoś coś im robi, nie? No to znów im to spalili. Dziadek był ze starej wsi, to jest koło Niedzicy, koło zamku i tutaj prawdopodobnie przyszedł za pracą. Był drwalem podobno, z tego co wiem. Pewnie hrabia Zamoyski coś się kapnął, że coś, człowiek zna się na górach na tym. No i z tego co słyszałem przede wszystkim, no to był trochę kłusownikiem, no jak to dawniej. Ktoś w Bukowinie mi opowiadał właśnie o tym, jak go zamknęli, nie?
A choć hrabia Zamoyski mówił, żeby nie zapuszczał się za teren wody, bo jest bardzo poszukiwany, nie? Pojechał do Kierzmarku tutaj niedaleko i tam został aresztowany przez żandarmów i osadzony w Lewoczy. W Lochach, jak tam był przykuty, spotkał swojego kolegę. I ten kolega mu powiedział, że będzie przeprowadzany tam i tam. Jak mu ten żandarm podobno dawał odpalić tą fajkę, no to zrzucił go z tego konia jednego i wskoczył w tą przepaść. Już miał miejsce upatrzone, gdzie może. Tylko się modlił właśnie, żeby przez pola przelecieć, nie? Bo strzelali za nim cały czas. Już wpadł do lasu, tak już wiedział, że będzie swój. Przyszedł tutaj po kilku dniach, ale hrabia Zamoyski go zaraz zabrał do Zakopanego, bo był obstawiony las i wszystko. Bo żandarmi już czekali na niego. Za wszelką scenę chcieli go po prostu złapać, no. 1 września 1902 roku przerwano obrady Trybunału i udali wszyscy się do Zakopanego. No to wyszło na jaw, że nieprawdą jest, jak twierdzili Węgrzy, że ze szczytów Rysów właśnie spływa jakiś potok, czyli ta białka, a nawet biała woda, tylko że tam nie ma żadnego cieku, więc jakby tutaj zostały obalone podstawy tej argumentacji węgierskiej. I oto nagle przed Trybunałem w Gracu okazało się, że dowodami w sprawie są dokumenty Kancelarii Królewskiej na Wawelu, przywileje królów polskich, ustalenia graniczne z monarchami węgierskimi czy austriackimi. Nagle Polska znalazła się na językach Europy i proces został wygrany. Okazało się, że w tym najgorszym momencie, gdy już nie było żadnej szansy, można coś wygrać, bo przedmiotem sporu był niewielki obszar 360 hektarów w Tatrach, ale znaczenie psychologiczne, znaczenie takie duchowe dla Polaków, dla ówczesnych pokoleń było naprawdę wielkie i jak gdyby można nawet powiedzieć, że to był początek, gdy zaczęła się polska droga do niepodległości, która skończyła się w 1918 roku. Władysław Zamoyski był dziwnym hrabią, ale głównie dla ludzi ze swojej sfery. Ludzie prości go szanowali i kochali, jego własna sfera go nie rozumiała. I to ludzie z ich sfery rozpowszechniali informacje o tym, że Zamoyscy, kiedy Władysław już mieszkał w Zakopanem z siostrą i z matką, że oni wiodą taki nędzny żywot, nie potrafili zrozumieć, jak można sobie odmawiać iluś tam rzeczy. A oni do spraw materialnych, poza tym, żeby mieć pieniądze na realizowanie własnej idei, służenie sprawom Polski, do spraw materialnych wagi nie przywiązywali. Nie był wyniosły, nie był. Mieszkał bardzo nędznie, dlatego ja w Kurniku będąc, jak zobaczyłam to bogactwo, to się pytam, dlaczego on nie tu mieszkał, tylko tu, co tu mieszkał w tym budynku na górze. Woda była na kran, taka żliwna umywalka, no do wody trzeba było nagrzemyć. Ubikacja była prosta, taki korytarz, deska, dziura, a wóz pod spodem, no tak było. Ale on tam na tej książce spał ciągle. Przychodził, jak wracał gdzieś z podróży, to jak długie kładczy i całował matki stopy. Że tak jak szczęśliwie z każdej podróży, trzecią klasą zawsze, jak to mówili, jeździł. I jak chodził na jadalnię, świeciły się żarówki, gasił, bo jedna żarówka starczy, żeby do ust trafić. A kobiecie trzeba protezy, bo nie ma nogi. Taki on był, no taki był. Myśmy właściwie to mieli całkowitą opiekę. I dostawaliśmy i mleko, i dostawaliśmy obiady. Cały czas nad nami czuwało coś. Podobno hrabia Zamoyski pod peleryną przynosił mi desery. Zostałam tymi deserami dożywiana, że tak powiem. On był hrabią takim, Polakiem, prawdziwy z krwi i kości. To, że pozostał w anegdotach, może świadczyć tylko o tym, że prawdziwa jest opinia Matyldy z Windisch-Greców w Sapierzynie, która spotkawszy się z Zamoyskimi w Zakopanem, pisała, że pan Władysław ogromnej postury, hetmańskiego oblicza, mówi bardzo dużo, śmieje się często, więc był w gruncie rzeczy pogodnym człowiekiem. Górale opowiadali o nim sporo anegdot,
jak kłusowali kozicę i tę kozicę nieoczekiwanie porwał im niedźwiedź. Wbijając tę niedźwiedziowi przed oczami, zmusili go do ucieczki, chwycili tego capa i puścili się po zboczu w dół, jak mówili, a ze skale furcały. Dziwował się temu bardzo hrabia i telonom dudków nasypał, kielorynkom zagarnął, a on nierod darmo dawał. I to też była prawda, że był hojny, kiedy było trzeba, ale niełatwo go było naciągnąć. Angażował się tu w wszystkie sprawy gospodarcze i społeczne i zostawił bardzo trwały ślad. Nie tylko szkoły na Olczy, czy w Brzegach, czy w Kościelisku. To nie tylko stowarzyszenia takie jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, któremu dał teren na budowę Sokolni, którego był wiceprezesem. I tutaj był taki jeden z najprężniejszych w Galicji ośrodków harcerskich w latach 1913-1916. To harcerstwo korzystało z dóbr Zamojskiego, który nikomu innemu nie pozwalał palić w lesie ogni, biwakować w Tatrach. Harcerzom to wszystko było wolne, bo to była sprawa narodowa. On tworzył tu nowoczesną infrastrukturę, chociażby uczestnicząc w budowie wodociągów, budując w Kuźnicach elektrownię, z której oświetlane było miasto. On tworzył tutaj firmy, na przykład spółkę handlową lokalną, która posiadała znaczną część tego rynku detalicznego. Wreszcie on wzniósł Bazar Polski, ten budynek na Krupówkach, który miał łączyć w sobie promocję polskiego handlu z promocją również polskiej kultury. No wreszcie i nawet w dziedzinie sportu, zezwalając na to, aby w Dolinie Jaworzynki wybudowano skocznię narciarską, a wcześniej budując pierwszy obieg sportów zimowych w historii Polski, tor bobslejowy w Kuźnicach. Właściwie każde takie przedsięwzięcie społeczne, które poszukiwało sponsora, no to prosta droga była do Kuźnic i Władysław Zamojski był wyjątkowo na takie prośby przychylny i tym prośbą zawsze czynił zadość. Brat Albert zawładnął nie majątkiem, tylko sercem hrabiego i on to sprawił, że jego serce otwarło się na wszystkie jego sprawy. Sługa ubogich, tak. A tu był hrabia, właściciel Zakopanego, właściciel właściwie wszystkiego, co tutaj było. On tam planował z bratem Albertem na przykład sprawy gospodarcze. Uczył brata Alberta, jak pisać te sprawozdania, które oddawał do stosownych urzędów, prawda? Chodzi o wszystkie przytuliska brata Alberta, tak w Krakowie, jak poza Krakowem, bo tam ręka hrabiego sięgała. W jego rachunkach, w jego rozliczeniach, w jego po prostu uczeniu, dosłownie uczeniu tego, co i jak należy pod względem gospodarczym robić. I brat Albert miał w tym wypadku szczęście do nauczyciela, bo to niektórzy powiadają, że to był najlepszy gospodarz Polski. Górale otaczali go szacunkiem. Powiadali o nim władacz Polski. Bardzo dobrze poznał mentalność górali i pewną taką cechę, którą my nazywamy honornością. On wiele rzeczy dla górali robił, ale to nie były pieniądze darowane wprost. W prostej linii jestem potomkiem Jędrzeja Dziadonia, który pracował u hrabiego Zamojskiego. Między tym prostym góralem, o takiej zbójnickiej naturze, a Zamojskim wytworzyła się specyficzna więź. Jak gdyby na tych samych falach pracowali. Myślę, że był zafascynowany także odwagą. Pradziad organizował mu polowanie. W
drugiej połowie XIX wieku Zakopane stało się miejscem szczególnym, miejscem spotkania. To niewielkie uzdrowisko u stóp Tatr wybrały sobie polskie elity polityczne, gospodarcze, literackie, artystyczne jako letnią stolicę Polski. Tutaj spotykali się, tu dyskutowali, tu ścierały się poglądy, tu powstawały wizje przyszłości. Polska nie miała wtedy stolicy, była podzielona między trzech zaborców, a Warszawa nie mogła takiej funkcji pełnić. I to, że ta letnia stolica Polski była na stosunkowo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o urządzenie tego miejsca, na poziomie, powiedzmy sobie, na tamte czasy całkowicie europejskim, to jest wielka zasługa Władysława Zamoyskiego, który był takim cichym mecenasem, sponsorem i organizatorem, a także fundatorem tego wszystkiego, aby to uzdrowisko było na właściwym poziomie. My mówimy już o ważnych, dużych sprawach majątku, ale on był dosłownie, Władysz, oblepiony przez rodzinę, a temu te sprawy majątkowe poprowadzić, a temu tam pomóc, prawda? To na przykład to, że on spał na biurku, nie? Mówi się, że to trzymał przyrzeczenia z lat młodych, że jak Polska odzyska niepodległość, to on będzie spał na biurku. Może tak. Ale jestem skłonna też, że jak siedział przy pracy, on bardzo dużo pracował. Że już mu się nie chciało iść do łóżka, że się położył, książka, przespał do rana, bo się zasiedział gdzieś długo w nocy. Zamoyski skarżył się nawet. Jednego dnia dostałem coś 30 kilka listów. Nie wiem, jak radzić. Mam ochotę ogłosić, żem umarł. Bardzo często powstawały różne publikacje we Francji, inspirowane przez Polaków, które oczywiście propagandowo wykorzystywano, ach, jak to Francuzi się nami interesują. A potem się okazuje, że ci Francuzi wykonali pewną pracę, dali swoje nazwisko na prośbę Polaków. To jest właśnie akcja propagandowa Polaków na terenie Francji i tutaj są olbrzymie, nieocenione zasługi Władysława Zamoyskiego. W tej bibliotece jest olbrzymi zbiór korespondencji doktora Wiktora Nikes do Zamoyskiego. Wiktor Nikes napisał książeczkę Polska w cyrku Nerona, ona wyszła w 1908 roku we Francji. Drugim takim przykładem jest taka książka generała Jules Burelli o Wielkopolsce pod różnymi kątami, która została wydana we Francji i wszyscy się dziwili, skąd generał znał tak doskonale sprawy polskie. Znalazłam korespondencję Władysława Zamoyskiego do Zygmunta Cegiechowskiego, w którym jest polecenie odpowiedzenia na 91 pytań generałowi dotyczących relacji polsko-pruskich, w ogóle sytuacji Polaków w zaborze pruskim. Wybuch I wojny światowej zastał Zamoyskich w Paryżu. Austria i Prusy były w stanie wojny z Francją i Rosją. Jako obywatele francuscy więc do domu wrócić nie mogli. Zostali też odcięci od Kurnika i Zakopanego. Żyli, pożyczając pieniądze, które wydawali jednak głównie na cele narodowe, wspierając interesy Polski i Polaków, uchodźców i uciekinierów z zaborczych armii. Przegrana Niemiec i Austrii oraz rewolucja w Rosji były szansą odtworzenia państwa polskiego. Zamoyski był człowiekiem bardzo otwartym. Mieszkanie na Quai d'Orléans 6, przychodzili tam różni ludzie, młodzi i starzy, i Francuzi, na czym bardzo zależało Polakom wówczas. I przychodziły rzesze wpływowych i aktywnych Polaków. I były to wizyty niekrótkie, czasami parogodzinne. Na stole tylko biała cerata, papierowe serwetki, bardzo skromne jedzenie i jedna butelka wina. Ale taka była wówczas sytuacja. On na początku wojny wpadł na to, że bardzo wielu Polaków mających paszporty austriackie czy pruskie
znalazło się w Paryżu w bardzo trudnej sytuacji. Z Kazimierzem Woźnickim robili spisy tych Polaków aktywnych, różne organizacje, żeby w razie ich zaaresztowania, bo oni byli personami non grata w Paryżu, żeby ich wyciągać z różnych tam kłopotów z policją ówczesną francuską. Widziałam dokumenty Kazimierza Woźnickiego w rubryce Narodowość, to on pisał Polonais, Polak, a urzędnik dopisywał mu RIS. Rosyjski, Polak rosyjski. Tak byli postrzegani we Francji Polacy. Jeśli ktokolwiek robił Zamoyskiemu zarzuty, że on tak nie działał, jakby mógł, są bardzo, moim zdaniem, niesprawiedliwe dla niego. Kiedy wysyła Zygmunta Lubi-Zaleskiego z różnymi pytaniami do Szwajcarii, wręcz z pytaniami, proszę się spotkać z Paderewskim, proszę się spotkać z Sienkiewiczem i zapytać ich, jak my mamy w tej Francji na rzecz spraw polskich działać? Jaką to aktywność robić, prawda? Jak ciągle ta sprawa polska jest otwarta, ciągle ona jest wielkim dylematem dla Polaków i dla tych państw, które brały udział w wojnie. Więc stąd chyba wynika to, że on nigdy nie zabłysnął tutaj jako działacz polityczny. Co miał robić? Wypowiadać się, pisać traktaty? Robił to Dmowski za niego, robił to Kozicki, robili to inni. Ruch Narodowy był ruchem antyniemieckim i dlatego Zamoyskiemu bardzo tutaj odpowiadał ten ruch wówczas, ponieważ on był skierowany przeciwko germanizmowi, przeciwko Niemcom. Kończy się pierwsza wojna. Władysław Zamoyski wraca do Polski, wraca do Kurnika już wtedy i jest w sposób straszliwy rozczarowany tym, co się dzieje w kraju. Jest rozgoryczony, nie o takiej Polsce myślał, nie do takiej Polski tęsknił, nie dla takiej Polski się poświęcał. Nie znaczy, że on się na nią obraził. Moim zdaniem Zamoyski był najwybitniejszym arystokratą polskim przełomu XIX i XX wieku. Ja uważam, że wyobraźnia połączona z realizmem była jedną z niezwykłych cech Zamoyskiego. On uznał za swoje własne sugestie, inicjatywy, przedsięwzięcia swoich poprzedników, dziadka swojego Tytusa Działyńskiego. I postanowił rozwijać ten dorobek, nie dopuścić do tego, żeby go uszczuplić. Aż stworzył swoje wielkie dzieło, mianowicie Fundację Kurnicką. Dyskusje były szerokie, czy to jest zasługa dla państwa i narodu, czy też to jest wielka strata dla klasy ziemiańskiej. Pomysł fundacji przekazania majątku funkcjonował w tej rodzinie od wielu, wielu lat. W tym względzie decyzja o powołaniu fundacji, przekazaniu majątku nie jest niczym dziwnym, że starał się ów majątek chronić, starał się nie wydawać na siebie ani złamanego szelonga po to, żeby móc to potem przekazać, żeby mogło służyć i służy do dziś. Władysław Hrabia-Zamoyski zmarł w 1924, w rok po swojej matce. Dosłownie chwilę przed śmiercią dowiedział się, że Sejm Rzeczpospolitej uchwalił statut Fundacji Kurnickiej taki, jaki napisał razem z siostrą i matką. Kurniki Zakopane więc oddali narodowi, czyli nam wszystkim, Polakom. Ani rząd, ani inne osoby nawet z najbliższej rodziny zmieniać jego zapisów nie mogły. Z fundacji jednak wyłoniło się do dziś kilka instytucji badawczych, jak Biblioteka Kurnicka z Muzeum, Instytut Dendrologii czy Tatrzański Park Narodowy. Szkoła Domowej Pracy Kobiet przetrwała nawet II wojnę światową. Zamknęła ją dopiero komunistyczna władza ludowa. Jest u stóp Tatr ciągle rozrastające się Zakopane, które jaśnieje blaskiem zimowej stolicy Polski. O Władysławie Hrabim-Zamoyskim jednak nie pamiętamy na co dzień, a niewiele osób wspomina go nawet od święta. Nie chcemy? Czy zapominamy, bo dał nam za wiele? Tak, że dziś nawet trudno to sobie wyobrazić. On żyjąc nie zabiegał o pamięć swoją.
My jednak, jakby na przekór, zapragnęliśmy go wspomnieć teraz. Bo gdyby takich więcej bywało, to odradzająca się wciąż nasza Polska na pewno miałaby obywateli bardziej szlachetnych, a rządzących nią bardziej poddanych. Thank you.